Dzień dobry. Czy wiecie, kim jestem? Nazywam się Jan Krystian Andersen. Może mnie nie rozpoznacie, ale moje baśnie na pewno znacie. Niektóre z nich są wesołe, inne smutne, a jeszcze inne bardzo pouczające. Właśnie taką baśń chcę wam dziś przedstawić. Jest to opowieść o bardzo biednej dziewczynce, żyjącej w odległych czasach. Dziewczynce, która nie ma już mamy, a jej tata nie radzi sobie z trudną sytuacją w codziennym życiu. Mam nadzieję, że ta krótka opowieść poruszy wasze dobre i wrażliwe serce. Widziałem Pani to dziecko z zapałkami?
Papieżo, to dziecko mi ma bosę po śniegu chodzi. Bo to pewnie środa, to kto by się ją tak zajmował? Przecież na końca, pijać nie, ale ojca bo nie, to jaka tam środa? Też prawda. Ale kaja, zacząłam go pod kołyskę dla mojego dziecka. Oddaj, słyszysz? Oddaj. Ty oburzy, oddaj dla rzeczy za ten but. Nic z tego! A może pan kupi ode mnie zapałki? Nie, dziecko, nie potrzebuje zapałki. Do domu, bo się przyjdziemy. To oburzające. Co to dziecko teraz robi bez butów? No ale na mnie już czas. Jest na wszystko przygotowane. Wesołego nowego roku. Wzajemnie, kochana, wzajemnie. Będziemy życzyć wszystkiego najlepszego. Szampanskie zabawy, pa. Do zobaczenia, wszystkiego najlepszego. Co za pokój na
na półmisku gęś pieczona i choinka wystrojona. Moja rodzina była zachwycona. Lecz zapałka znowu zgasła i wszystko zniknęło. Zapal jeszcze tylko jedną malutką zapałkę, tylko ogrzeje sobie palce, bo mroźny wiatr straszny.